Październik. Jesienna aura daje się we znaki. Filmy produkowane są sporadycznie, nawet osławione psznejedzenie prawie się nie zdarza. Natomiast lajty są czasem nawet kilka razy w tygodniu. I w ogóle to chłopaki już bardziej stawiają na lajty i zakładają, że filmy na kanale nie będą już potrzebne. Pierwsza połowa miesiąca obfituje w liczne kolonoskopie i drobne sprzeczki Krzyśka z Majorem. Meksyk stara się nieco odejść od szkolnej i szuka na różne sposoby własnego kontentu. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 8 października. Bezrobotny major Wojciech Suchodolski kupuje Opla Astrę rocznik 2001. Znaną jako Asterka Majora. Dzień dobry. O, właśnie mam kluczyk do samochodu. Kupiłem właśnie samochód. No, szanowny panie, kochani moi, kupiliśmy Opel Astrę. Ja kupiłem, a nie ty. Wojciech kupił Opel Astrę. Proszę bardzo. Umowa, wszystko jest. Dowód rejestracyjny, wszystko jest. No. I... Dobra. Ja wiedziałem, że jak zobaczycie to... Patrz, raz, dwa, to wam dupy z żalu pękną. U was takie rzeczy to noszą tylko jacyś tam celebryci i tak dalej, a ja patrzcie, ja mam to, bo jestem najlepszy, widzicie to? Chodzik, o, 220 na liczniku. A to na kasety. To trzeba będzie wymienić. No, widzicie. No, patrzcie, tak będę jeździł na waszych garbach. Nie. No właśnie, sami widzicie. No, na ten temat właśnie będę odjeżdżał zaraz samochodem. Muszę wyłączyć, na razie, trzymajcie. Od tamtego momentu majorowi coraz bardziej włącza się Testaviron mod. Zaczyna przechwalać się swoim bogactwem, a na lajtach nawet dokucza nieco prowadzącym, że oni to by musieli długo pracować, żeby zarobić tyle, co on na jednym streamie. Oczywiście każda akcja powoduje reakcję, a konkretnie spora część widzów zadeklarowała złożenie donosów do Urzędu Skarbowego w związku z nierozliczaniem się przez majora. 9 października. Konon robi 40-minutową kononoskopię. Kononoskopia to nadzwyczajny rodzaj expose, w którym kamera ma ustawiony maksymalny zoom na twarz Krzysztofa, dzięki czemu możemy podziwiać jego uzębienie, wnętrze jamy ustnej lub ulański zarost. Wczoraj miał być light, spokojny, a znów nie było spokoju. Przez jednego człowieka, który mieszka na Boboli 10. Bez przerwy mówię o nim. Sami wiecie, o kogo chodzi. Major powiedział prawdę. Brak słów już na jego. Brak słów, jak nasyła pogotowia na mnie, policji. Dwa radiowozy było. Trzymać, że twarz było, nie. To nie mikrofon jest. Dwa radiowozy było i tak dalej. Mam żal do jednej YouTuby. Jeszcze mi kanału nie usunęli. No, to powiesz prawdę. Jak nagrywałeś na podwórku? Chodzę pomalutku sam, a on tylko chodzi i nie pomaga, nie chce pomagać, nic, zero. I szanowni państwo, zablokujcie jemu kanał, całkowicie dla Jarosława Andrzejewskiego i zablokujcie kanał dla majora, całkowicie. Z tego powodu, że jeżeli człowiek człowiekowi nie pomaga, to nie zachowuje się tak, Bóg nakazuje, bo idzie drogą szatańską, diabelską. I szanowni państwo, kochani moi, bardzo proszę was, przysyłajcie dla mnie pieniążki, przysyłajcie paczki. Jestem na podwórku, o, pokazuję, co ja robię. Nie tak jak on pokazuje, tylko że szamie, a później mówi, o, tyż zjadłeś. On po 5 razy je. Major. On po 5 razy je. Majorek. Do jednej mam żal bardzo, bardzo, bardzo mam żal. To powiedz mi, że fusto rozpaliłem w piecu, popiór wybrałem, drzewo przyniosłem, wszystko. Że... A ty sobie smacznie spałeś. Że... Ty jesteś ogółem prezydentem. Że... Postaw dla swojej mamusi łazienkę. I toaletę zamontuj i wannę staw,
żeby mama miała gdzieś się wykąpać na stare lata. Bo to wstyd, hańba, żeby 40-paroletni chłop dorosły nie mógł postawić, dobudować łazienki do domu. Jak pomówiłeś majora? Bez sprawdzenia. Za to będziesz pociągnięty do odpłatności karno-sądowej. I to duże pieniądze zapłacisz. Dla majora mam list, bardzo ładny, że kandydujesz na radnego, że podwyższysz, że będziesz dokładny do alkoholu. Ty takie słuchasz głupoty? Ty w politykę się wtrącasz, ci blokują, nie blokują. Szanowne państwo, kochani moi. Politykę tylko się wtrąca. Kochani moi. Swoją dupę pilnuj. Kochani moi, jak zrobię to, czy przyjdziesz w piłkę pograć? Tak przyjdę. No, jak było wcześniej, to sam powiedziałeś, że ganiałeś. Bardzo zaskoczył. Ganiałeś gumą, latałeś, ganiałeś, żeby nie grali tam, bo kiedyś było jakieś tam boisko. To nie było boisko, to było ruina. Było boisko naprzeciwko jego domu, teraz to tam zarośnięte krzaczorami jest. Było boisko, na które jako małolaci przychodziliśmy, nie wiem, nie pamiętam ile mieliśmy lat wtedy. Znaczy ja nie mówię o Krzyśku, bo Krzysiek jest ode mnie starszy, chyba o 12 czy tam, czy o 14. No, mieliśmy po 15 lat, czy może trochę mniej. Przychodziliśmy tam grać w piłkę, jeszcze wtedy Krzyśka brat żył. No i żeśmy tam sobie grali, oczywiście dla jego brata i dla Krzyśka już przeszkadzało. Już coś było z nimi nie tak, nie halo, bo potrafili wejść do parku z gumowymi pałami takiej własnej roboty od szlaucha i nas rozganiali po prostu, żebyśmy w tą piłkę tam nie grali, bo im przeszkadzał, nie wiem, hałas, no nie mam pojęcia, co im przeszkadzało, że kurde dzieciaki grają w nogę, w gałę, czyli nie. To jesteś chyba sam w PO, bo ile razy mnie, 40 z 50 razy wyrzucałem. Nie należałem. Ile napisałem? Jest. Nie należałem i nie należę do PO. Od razu odpowiadam tobie. PO wyrzuca, zakręca wodę, wszystko. Tak. Wyrzucają z domu. Tak, PO. A ile razy mnie wyrzucałeś z domu? I szanowne państwo, kochanie moje. Na podwórko wyrzucisz za bramkę moje wszystkie rzeczy, bo ty nic nie kupiłeś. Szanowne państwo, kochanie moi. No, proszę. Który to list był o wymordowanie i pożegnamy się. Ja ten list mogę cofnąć w każdej chwili. Ja zaraz napiszę. Jutro zdam. I mnie tutaj nie będzie. Nic nie da. Ja mam pismo o wymordowanie. Pokazuję, co z tego, ty nic nie zrobisz. I powiem. Ja mogę się wymordować. Kiedy zapytuję ciebie, kiedy ty przyjdziesz przeprosić przez bramkę, ukręknięsz na kolana majora? Kiedy? Ale major powiedział przed chwilą, że nie chce ciebie znać i widzieć na oczy. 12 października. Meksyk i Mario wracają z nieudanej wyprawy na bunkry. Z tego wyszła, nikt nam nie pomógł powiedzieć, gdzie to dokładnie się mieści. Chociaż mimo tego, że byłem, ale byłem samochodem. Właśnie jak widzicie, idę ulicą, wracamy do domu i to wkurzeni obydwaj. No pewnie, jeszcze szybciej jedź. No, czekaj za jeden. Także nie udało się nam, trudno, ale i tak to powtórzymy, na bank powtórzymy. Ja się nie poddaję, pamiętajcie, nie poddaję się i cholera jasna, ja na te bunkry wrócę, bo ja tam byłem, tylko że teraz nie wiem jak trafić, bo wtedy byłem samochodem, a tym razem byłem pociągiem, więc kupę kilometrów zrobiliśmy z Marią, naprawdę, po asfalcie, który teraz widzicie. Rzadko mi się porażki zdarzają, ale tym razem to jest porażka, po prostu porażka. Przytoczę tutaj komentarz użytkownika Starosielski Żul. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to bunkry są niecałe 300 metrów od dworca, a przy dworcu jest informacja turystyczna.
No ale czego można się spodziewać po? No i tutaj już szereg epitetów. 13 października. Meksyk ripostuje hejtera, który nagrywa na niego. Kanał typa spadł z rowerka, więc nie można bezpośrednio pokazać, o co lub o kogo chodziło. Natomiast to już nie pierwszy raz, kiedy on się do niego odnosi. Nie wiem, dla mnie to jesteś sprzedawczykiem zwykłym, kurde, bo idziesz na policję, kurde, i zgłaszasz nie wiadomo co, tak naprawdę, nie wiadomo o co chodzi. Drugi konon rośnie nam, tak jak ludzie pisali u ciebie, nie wiem czy czytałeś na twoich komentarzach, bo ja trochę przeczytałem twoich komentarzy. I rośnie drugi kononowicz nam tutaj, więc ty się, chłopie, zastanów, bo ja ciebie nie obrażam, nie mam zamiaru cię wyzywać. Co do chodzenia po osowcu, że szliśmy poboczem, no to szliśmy poboczem, oczywiście, że tak. I za każdym razem, jak jechał samochód, obydwoje schodziliśmy na bok. Na bok, na pobocze. No pewnie, jeszcze szybciej jedź. No, czekaj za jeden. Natomiast potem szliśmy normalnie szosą, no. A to, że policja mnie prześwietla, no to stary, to ja już wiem już dawno. Już dawno to wiem. Nie wiem, może ty masz znajomości w policji, może sam jesteś policjantem, ale czy to warto? Chcesz mi kanał zablokować? Blokuj, kurde, próbuj, blokuj. Próbuj. Dzisiaj zjem za twoje zdrowie. No, także w ogóle przemyśl to, co ty robisz. Przemyśl to. Przemyśl to, chłopie, bo ja cię znajdę. I wtedy będziemy rozmawiać. Mam akurat znajomości i cię znajdę na pewno. 14 października. Meksyk robi MTV Cribs. Widzów. I robimy wjazd na chatę. Zrobimy to na pewno. Zrobimy to na pewno. Także zaraz poznacie ich. Będzie wesoło, słuchajcie, będzie wesoło. Pierwszy raz tutaj jestem w ogóle, gdzie zaraz właściciel się przedstawi. Witaj. Cześć, Meksykano. Witaj. I co tu się odbywa, powiedzcie mi? Witaj również. To co Meksyko lubi najbardziej. A ja pozdrawiam piękne kobiety. Piękne kobiety? Chcesz wejść w kadr? A jednak! Niby nic, a jednak! Major pobiera nauki w armiańskiej sztuki prowadzenia koni mechanicznych. Szanowny Państwo, Wojtek jest w samochodzie. Dzień dobry Państwu, Wojtek jest w samochodzie. Dobra, z siebie nie pokazuj, bo jak nieogolony jesteś. I szanowny Państwo, kochani moi, na luz rzuć. Na luzie jest. Jest. No na luzie jest. No, no a co, nie na luzie? No i odpalaj. Brawo! A weź na wsteczny włącz. Ja nie jestem na... Teraz... Tutaj gdzie na podwórku? Ja cię na podwórku tu wrzucę. I do tyłu odjadę. No na luzie może być. I co, nie potrafię? Zajebiście, nigdy nie jeździłem samochodem? Brawo! Mamy nowego kierowcę. Nie mam prawa jazdy. Ja będę siedzieć z boku. Co, nie potrafię? Brawo! Nie potrafię. Na ja nic piąteczkę potrafię. Się spisałeś z odpaleniem. Nie potrafię. Brawo. To ja mam dwie lewe ręce. Dwie lewe ręce mam. Brawo. Kolejna kolonoskopia z okazji afery taksówkarskiej. Dzisiaj pierwszy raz Wojtek odpalił samochód. Pokazał, że umie odpalać samochód. Ja już nie potrzebny kierowca.
Jak ja prawo jazdy nie mam, to sprzedam ten samochód. Już tyle kosztował mi, to sprzedam. Niech idzie na prawo jazdy. Niech zrobi prawo jazdy sobie do lekarza, do okulisty musi iść i tak dalej. Będzie jeździć sam. Ja bardzo się będę cieszyć, ja będę z boku siedzieć. Jeszcze lepiej dla mnie będzie, choć siądę z boku, nie będzie mnie musztrować, tylko on będzie i cofać, i będzie zakręcać i wszystko. A ja sobie jak pan siądę z boku, z prawej strony, tak jak pasażer i koniec. Wczoraj o godzinie 1:00 w nocy była pobudka mnie z łóżka, zachowali się młodzież, wyzywali mego świętej pamięci tatę, bardzo brzydko. I chciałem powiedzieć, że tak zachowuje się podlaska policji, młodzież. Tak zachowuje się podlaska i białostocka młodzież, że w nocy umieją budzić człowieka i zachowuje się wulgarnie. Różnie obrażany mojego świętej pamięci tatusia. Nie podzielę na ojca mego. Nie, że jestem konfidentem. Też obrażali mego ojca. Ja słyszałem na własne uszy i oczy. No, ojca twojego nie obrażali. Przepraszam bardzo. I? Myślisz, że ja nienormalny jestem? Będzie wyciągnięte wnioski od taryfiarza, który wiózł. Dziś zaraz się golę. Ubieram się i będziesz szukać. Który to taryfiarz wiózł takich niegodnych młodzieży do mnie pod moją bramę nocą, a ja znajdę prędko, bo jest godzina zapisana i kurs, a po kursie można dojść, który taryfiarz jechał na ulicę Szkolną o godzinie 1:00 w nocy. Dowie się prezes tej firmy i poleci kierowcę na bruk. Od razu będzie nie będzie taryfiarzem i nigdzie pracy nie podejmie. Ja to zrobię. Jak zrobię raz dla taryfiarzy, to nie będą wodzić takich ludzi, takich młodzieży, bandyckich, złodziejskich, którzy oczerniają niesprawiedliwie mnie i wyzywają mnie i mego ojca świętej pamięci. Skończy się dla taryfiarzy. Skończy się takie rzeczy. Jak twojego ojca nie obrażali. I szanowne państwo, kochani moi, naprawdę dzisiaj... Znajdę, o proszę bardzo, nawet... No właśnie, bo mówili wczoraj, na ciebie. Nawet... Do ciebie powiedzieli, a nie do twojego ojca. I będą wyciągnięte wnioski... Kłamie, no stop kłamie. Od taryfiarza, ja wszystko kłamie, bo podlasianin broni kogo? Podlasianin broni swoich ludzi, niegodnych. Broni swoich ludzi, swoich młodzieży broni. Ludzie, niektórzy mówią z daleka, panie koronowiec, pan i tak załaskawy jest dla tego przyjaciela. To trzeba mnie wyrzucić. Mam samochód, mogę się spakować, mam duży bagażnik. Już! Weźmy swojego komputerowca, mnie zawiezie tam, gdzie będzie trzeba. I szanowne państwo, kochanie moi, wyciągnę wnioski. Wreszcie. Wnioski! Tak! Właśnie! Wnioski! Jak ty wyglądasz? Jak wyglądasz? Woda? A skąd leci? Wnioski! Jak człowiek wyglądam! Tak. A wyzywa mnie od psów, od różnych, bydlakiem! To jego słowa! Ty zawsze w niedzielę takie rzeczy robisz, nie wiadomo jakie. I te kotlety to sam będziesz pierdalał je, psie. Osłyszycie, kochani moi? Nie jestem człowiekiem, tylko jestem pies jeba. Jestem. Mają gdzieś suchowoli przyjechać, ludzie, nagrywać film ze mną i z nim. Ja powiem otwarcie, do kogo wy przyjechaliście? Do psa innego? On... Uszy nastają, oczy nastają. Powiedział, czemu, panie koronowicz? Bo jestem psem banym u tego człowieka. Tak to robią podlasianie, kochani moi. Ty, ile wibru ty wypił? Szanowne państwo, kochani moi.
Ty wszystko będzie... straszysz, ty byś chciał rządzić! Będzie wyciągnął... Ty chciałbyś Jezusem Chrystusem być! A jak pojechaliśmy, to co? Piwa chciałeś dać tam, żeby oni sobie pili. Gdzie? To nie pamiętasz? Nie pamiętam. Przypomnij. Tam, gdzie robiłem samochód. Chciałeś piwa, bo już takiego piwa nie piję. Ja to specjalnie robiłem. Czy on pije? Tak! No proszę mnie wyrzucić z domu! Od 13 do 14 trwają lajty, na których Wojtek i Krzysiek na nic nie odpowiadają, tylko po prostu sobie siedzą i pilnują, żeby kasa spływała. Ale major się wybił też na konolu, bo major by mógł nikt, gdyby nie konol i nie filmy nasze. Taki mądry jesteś, to przyjdź na pani. Autohandel, ten twój wehikuł to zwykły szrot, którym straf jeździć, dodatkowo kradziony. Pokaż umowę, jeśli to nieprawda, oddaj 4800 grubasowi za dom i światło. Panie majorze, wszyscy widzowie mówią, że filmiki z Meksykanem były ciekawsze. Na pewno razem mielibyście większą oglądalność i więcej pieniędzy z donatów. Kononowicz nie chce się pogodzić, bo pan miałby więcej kasy 3 złote. YouTube'a widzi, ja normalnie... No. Nie przypinam, o, już ani razu złego słowa nie powiedziałem, zniknęłem. I robił to, to wszystko ja robiłem. Polonista ze szkoły specjalistycznej Wojtek Alfabeto, przecież ty nie skończyłeś podstawówki nawet. Jak ty chcesz jeździć samochodem, jak ty czytać i pisać nie umiałeś? Pamiętasz, gałganie, jak cię za ucho ciągnąłem, bo alfabetu nie umiałeś 2 zł 68 groszy? Peter Zimmerman, majorze, prawda jest taka, że to Krzysiek uzbierał na lajcie 1700 zł, jak ciebie nie było, więc tak naprawdę to za Krzyśka pieniądze został kupiony samochód, a ty tylko się wpisałeś na umowie. To jest prawdy 2 zł 68 groszy. A za komputer? A cały rok, tylko raz zapłacił za światło. Kala Polaku. Janusz Korwin-Mikke, witam państwa, jestem kandydatem na prezydenta Warszawy. Obiecuję wam stop pasożytnictwu. Stop do karmiania błękitnych koni jak major Suchodolski. Po wygranej wydalimy go do lasu mieszkać z wiewiórkami. 3 złote. Wiewiórki pochowały się już, zimno. Ja widziałem fajne. Mamę widziałem. Sponsor patologii, major, do jutra do 18 masz czas, żeby się pod most przeprowadzić. To rozkaz i masz go wykonać. Tylko pamiętaj, żeby po sobie posprzątać i wywietrzyć. Major pisze to po raz kolejny, żeby dotarło. 2 zł i 4 grosze. Tu nie śmierdzi. Ja, o, przy tym nie zawsze się rano, bo było ciepło. Dosc major ma bęben, bo cały czas żre. Major je 4 obiady dziennie. Major zaraz będzie mieć bęben jak Kononowicz, 2 zł i 68 groszy. Moderacja, dziękujemy wszystkim frajerom za wpłaty donate'ów dla majora. Powinniście więcej wysyłać, jak prawdziwi frajerzy. Panie Krzysztofie, proszę nie dawać majorowi samochodu. To pana samochód, a on sobie tylko przywłaszczył pana pieniądze z lajta i kupił tego gruchota. Krzysztofie, nie dawaj samochodu temu strusiowi, bo to pana samochód, a nie majora. To pan zbierał to pieniądze na Astra, a major sobie... To ja przyznaczyłem? Tak, a co ty mówisz? Moje te? Tak? Ty robisz? To ja się wyprowadzę! Już! Za 2 zł i 68 groszy. A ty sobie tylko żreć! To twój samochód, tak? A ty nie żreć. Przelaliście już 556 zł. Ja mam samochód, duży bagażnik. Pozdrawiamy Fundacja Patologii YouTube.PeterZimmerman 3 zł. Dwa razy... Pieniądze ja zabrał, bez mojej zgody. Może mnie nie było w domu, a ty nagrywasz. Co pan o tym sądzi, i że nie płaciłeś ani... chce wprowadzić? A co ci kto interesuje? Proszę o odpowiedź. 2 zł i 68. A sobie gadać, co ty? A ty kurwa jesteś konfidentem i już! Wczoraj ludzie powiedzieli tobie. No zaczynasz, to ja też będę tak robił. Cię. Co ty łapkami machasz do mnie? Zamknij dupę. A ty cię zamknij. Pluję na ciebie, szmato, kurwa! Komunistyczna! Tak, twoje pieniądze! Oddaj mi za kamerę, kurwa! Za komórkę! Za co? Słyszałeś, o! Za te łóżko? Za te brudy?
Dobrze, o! Kupiłem uszczelki. Mam jeszcze jedne uszczelki do okna. Wyprowadzę się, będziesz sobie kupywał. Sobie zrobisz Lublina i sobie będziesz jeździł Lublinem, starym rzęchem. Lublin jeszcze przyjedzie, to Opla akta twoja. Tak, jego rdza zje niedługo. Tak samo jak Opla. Nie zje. Jak nie? Ja byłem. Trzy razy pod kanał chodziłem, widziałem jak wygląda. A ja widziałem jak Opla akta wygląda. Twoja chyba. Zgnita. Nie, ta. Ta, co ty mogłeś widzieć? Ja ci mogę na kanał, możemy zajechać i wejdziesz, a ty nie dasz rady wejść pod kanał ten. Ja lepiej wejdę jak ty. Ta, ja wchodziłem. Co nie widziałeś, że dwa razy chodziłem? Zwracono Nowiczowi jasterkę. To tak. On robił Wajta i to jego pieniądze. 2 złote i 68 groszy. Umowę mam pokazać jeszcze raz? Wczoraj pokazywałem. To jest moja umowa, ja kupiłem, ja zapłaciłem, dowód dałem, jest umowa na mnie, a nie na niego. Nawet ci policja powiedziała, nie masz prawa zabierać mi żadnych pieniędzy. Bo to mój kanał, ty masz swój kanał. Sobie zaczynaj, sobie na swoim kanale już chyba możesz lajty robić. Sobie weź sobie komputerowca i sobie będzie, masz komputer, sobie będziesz, kup sobie wszystkie narzędzia, co trzeba i będziesz, masz, o, wysłali tobie kolumny i sobie będziesz nagrywał. To nie mój Opel Corsa. Ale jeszcze raz cię przepraszam, ja... Jestem w tobie zakochany, cały wiru... Nie chcesz płacić czynszu dla pana Krzysztofa, to twoim psim obowiązkiem jest płacenie za prąd, internet i resztę, których głównie to używasz 1 zł i 65 groszy. Panie Krzysztofie, to wszystko prawda. On ukradł pana pieniądze z Lajta i kupił sobie za to Astrę. Oddawaj kluczyki dla Krzysia. Co ty sobie myślisz? To pieca wpierdala i nie będzie nikt nie wejdzie Krzysztofie, do samochodu. Nie dawaj samochodu temu strusiowi, bo to pana samochód, on ukradł pana pieniądze z Lajta. To wszystko to jest prawda. Oddawaj złodzieju Krzysztofowi Astrę 2 zł i 68 groszy. No i będziemy kończyć. Trzymajcie się. Nikwskajwski, zostawcie majora. Nie widzicie, co przeżył. Kiedyś poszedł do zerówki i zobaczył, że tam trzeba czytać i pisać, a na dodatek to kucharka przy nie gotuje. To ogółem został w żłobku i teraz tylko pije. I śpi 2 złote i 68 groszy. No i dziękuję za donata tego i mówiłem, będę kończył tego lajta wspaniałego. I dziękuję. Jebany siedziałeś za Majta, nie chcesz się przyznać. Oddaj Asterkę Bożą Krzysiowi, bo to jest jego. A mieszkasz ok 2 lata za każdy miesiąc 500 zetel, czyli wisisz Krzysiowi minimum 12 tysięcy minus twoje 4 tysiące 900. Tak, jesteś w pracy. W bloku, jaki można mieszkać za 500 zł. 2 zł i 68 groszy. 15 października. Major spotyka widza. No, dzień dobry. O, właśnie. Chciałem powiedzieć, OC opłaciłem prawie 800 zł i po prostu on bułki. Ja nie mam teraz czasu, ja nagrywam. Ale bo... przywitaj się chociaż. No samochód, OC opłaciłem, a Krzysiek uciekł i nie mam po prostu teraz kierowcy. Ja w sobotę byłem z kolegą, ale was w domu nie było. Mieli, to nie było. W sobotę tak po czwartej nie było was. A ja nagrywałem wczoraj. Lajta. A gdzie jedziesz? No, idę w centrum poszukać, muszę poszukać kierowcę, mam kluczyki, mam dokumenty, wszystko musiałem zapłacić i muszę ściągnąć samochód. Bo on jest przy komendzie, jest taki budynek, jest tam parking, ale po prostu te za parking nie trzeba płacić, bo to jest do tego sklepu należy. A on mówi, a ja tak zrobię, że ci na parking strzeżony. Jako ubezpieczony jest wszystko, nie kradziony, nic. Ja byłem na komendzie, komenda się śmiała. Mówię, znów się pokłóciliście. A on w domu teraz, tak? Nie, nie ma. Ja byłem teraz w domu. A wsiadł ósemką ze mną i po prostu wysiadł. Dobra, na razie, cześć. No na razie. Tam możesz, to pozdrów Dominika na filmie. A, pozdrawiam właśnie Dominika, ja nagrywam teraz. A, co, wrzucisz później na YouTube? A mogę cię pokazać, jak chcesz. Nie, nie pokażę. Dobra. Pozdrów. A to jesteś z dzielnicy tutaj. Na
Stok. A, Słoneczny, no, pozdrawiam cały Białystok i Słoneczny Stok. I Ciebie też pozdrawiam. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Aleksandra, panie majorze. Tak? Chciałabym zobaczyć pana na wizji w sweterku bożym pana Krzysztofa. Na pewno kiedy pan go założy. Kocham pana 3,65 zł. Kochało się w tobie. Ale sweterek mi jego niepotrzebny jest. Ja mam swoje. No dobra. Na sportowo ubyłem chodzę.